Serdecznie witam wszystkich zebranych. Zaprosiłem was tutaj, gdyż jesteście znani ze swych umiejętności łowieckich oraz sprytu. Zapewne jest wam znana historia o straszliwej bestii zamieszkującej okolice Silbach i straszącej okolicznych mieszkańców. Niestety, lokalni łowcy okazali się wysoce nieskuteczni w próbach jej upolowania. Postanowiłem więc zmienić podejście, by rozwiązać problem raz na zawsze i przywrócić mieszkańcom wioski spokojny sen. Dla osoby, która wróci do mnie z głową potwora, przygotowałem specjalną nagrodę prosto z osobistego skarbca. Nie będę zdradzał, czym dokładnie jest, ale obiecuję, że jest warta małą fortunę. Wszystkich zainteresowanych odsyłam do karczmy Bastiana w Silbach. Tam otrzymacie rogi do polowania oraz jednocześnie wyruszycie w teren, by każdy miał równe szanse na zwycięstwo. Czyli ty też jesteś zainteresowany polowaniem? Zobaczymy, ile nauczyłeś się od naszego ostatniego spotkania. Do zobaczenia w Silbach. Hej, ty! W lesie krąży groźna bestia, a ty chcesz zrobić sobie wesołe polowanie z nagrodami? To szaleństwo. Nie będę brał udziału w tej idiotycznej obławie. Ty też pewnie przybyłeś tu na polowanie, prawda? Cała reszta czeka już u góry. Jak leci? Wybacz, ale wolałbym się skupić na polowaniu. Hej! W końcu jesteśmy w komplecie! Trzymaj, Marvin! Odebrałem twój róg. Każdy z nas otrzymał jeden. Mamy go użyć, gdy wypatrzymy bestię, albo będziemy w tarapatach. Wystarczy, że dmuchniesz odpowiednio mocno. Z pewnością nie trzeba tłumaczyć nikomu takich podstaw. W końcu jesteśmy profesjonalistami. Mamy załatwić sprawę, której ci nieudacznicy z wioski nie potrafili rozwiązać. Skoro wszyscy łowcy z wioski nie mogli sobie z tym poradzić, to musi być jakaś poważniejsza sprawa. Jak myślicie, co to może być? To musi być coś zupełnie innego. Moim zdaniem to będzie po prostu jakiś wyrośnięty cieniostwór. A ja myślę, że to będzie młody czarny troll. Mówię wam. Słyszałem kiedyś o tych bestiach. Podobno potrafią być większe od domu, a pięścią rozwalają całe skały. Tak czy inaczej, Gildia Kupiecka pokaże wam wszystkim, jak się załatwia takie sprawy. Napijmy się za jutrzejsze polowanie! Napijmy się za jutrzejsze polowanie! Nie zamierzam pić przed polowaniem. Daj spokój, chłopie! Mamy całą noc, żeby wytrzeźwieć. A to tylko butelka gorzałki. Chyba nie będziesz tak jak ten ważniak, który nawet nie chce z nami rozmawiać. Wolę zachować umysł w pełnej trzeźwości. Niewzniesienie toastu przed ważnym polowaniem przynosi pecha. To tylko jedno przyjacielskie piwo. Dobra, dajcie to piwo. Dobry pomysł. Za polowanie! Udanych łowów, panowie. Czas trochę wypocząć. Jutro czeka nas trudny dzień. Widzimy się jutro z samego rana na dole. Hej, ty! Jesteś wreszcie! A ja już martwiłem się, że będę musiał iść cię budzić. Wszyscy już dawno wyruszyli. Spałeś prawie do południa. Żaden jeszcze nie wrócił z trofeum, więc wciąż masz szansę. Powodzenia, Marvin!
Bestia musiała tutaj być. Cholera, to jeden z łowców. Od zwłok prowadzą jakieś ślady krwi. Marvin, to ty? Oszczędzaj siły, jesteś ciężko ranny. Niestety, zauważyłem. Na oszczędzanie sił już trochę za późno. Gerke, co się stało? Trudno powiedzieć. Wszystko stało się tak szybko. Coś zaszło nas od tyłu. Zanim się obejrzałem, leżałem już na ziemi, cały we krwi. A chwilę później padł obok mnie Rudy. Mogę ci jakoś pomóc? Dorwij ją w moim imieniu, przyjacielu. Słychać odgłos rogu. Ktoś może potrzebować pomocy. Rany wskazują na spore pazury. Co z nim? Spóźniliśmy się? Wygląda na to, że zostaliśmy sami. To cholerstwo jest bardziej przebiegłe niż myślałem. Specjalnie postarała się, żeby nas wszystkich rozdzielić. Tylko na moment straciłem z oczu tego chłopaka, a później usłyszałem róg. Resztę już sam znasz. Widzisz tę grotę? Na skalę widać odrapania od pazurów. To musi być cholernie zwinne zwierzę, skoro udało mu się tam wspiąć. W końcu jest w miejscu, skąd nie może uciec. Czas pozbyć się tego plugastwa. Jak mamy się tam dostać? Podsadzisz mnie do góry, a później ja pomogę ci się wspiąć. Nie mamy innego wyboru. Musimy działać szybko. Ruszajmy. Hej, myślałem, że już nigdy nie padnie. Masz rację, twarda sztuka, ale najważniejsze, że w końcu jest już po wszystkim. Musimy zaciągnąć to truchło do wioski, ale sami raczej nie damy sobie rady. Czemu ta bestia miała na sobie jakieś fragmenty pancerza? Nie mam pojęcia, nigdy czegoś takiego nie widziałem. Jedyne, co przychodzi mi do głowy, to orkowie. Chłopcy z frontu często mówią, że wykorzystują przeróżne zwierzęta do walki. Może to jakiś nieudany eksperyment? Sam nie wiem. Myślę, że najlepiej będzie zachować to dla siebie. Ubicie bestii miało uspokoić mieszkańców.
Informacja, że mogła ona należeć do orków, jedynie pogorszy sytuację. Pobiegnę do wioski po pomoc. Dobrze. Zostanę tu na wszelki wypadek. Tylko się pośpiesz. To ostatnie miejsce, w którym chciałbym spędzić więcej czasu. Jak? Polowanie udane? Nie widzę trofeum. Zginęło kilkoro wspaniałych ludzi, a ciebie obchodzi jedynie trofeum? Wszyscy uczestnicy polowania wiedzieli, jakie jest ryzyko. Zresztą, nie o samo trofeum tutaj chodzi. Chcę mieć po prostu pewność, że mieszkańcy mojej wioski są bezpieczni. Zmarli otrzymają honorowe pochówki, a rodzinom zostaną wypłacone stosowne świadczenia. Bestia nie żyje. Przyszedłem po kogoś, kto pomoże ją dotargać. Wspaniale, wiedziałem, że uda wam się rozwiązać ten problem. Odpowiedni ludzie do odpowiedniej roboty, zawsze to powtarzam. Deathlow czeka w jaskini, prosto na północ od miejsca, w którym teraz jesteśmy. Słyszeliście? Ruchy! Chcę mieć wywieszone truchło tego potwora jeszcze dzisiaj. Gratuluję, spisałeś się wspaniale. Kto by pomyślał, że równie dobrze radzisz sobie z polowaniem, co z gadaniem. Chodźmy do karczmy, zasłużyłeś sobie na chwilę odpoczynku. Rozkażę Albinowi przygotować wielką ucztę na cześć wszystkich łowców. Przywrócenie wiosce bezpieczeństwa trzeba opić. Idź do Bastiana i powiedz mu, że pijesz dzisiaj na mój koszt. Ja muszę się jeszcze rozmówić z Albinem odnośnie ostatnich przygotowań. Ramsey powiedział, że mogę pić na jego koszt. Siadaj! Reszta krząta się z przygotowaniami do biesiady, ale ja chętnie posłucham opowieści o tej bestii z pierwszej ręki. Szanowny Ramsey kazał mi przekazać, że uczta jest już gotowa. Będzie oczekiwał cię w swoim domu. Zebraliśmy się tu dzisiaj, by podziękować tym dwóm śmiałkom stawienia czoła najgroźniejszemu monstrum, jakie kiedykolwiek widziała ta wioska. Dzięki swojej odwadze i umiejętnościom zgładzili potwora, którego truchło możecie oglądać przed moją posiadłością. Silbach jest znowu bezpieczne. Zgodnie z obietnicą przekazuję wam specjalną nagrodę z osobistego skarbca. Bronie, które otrzymaliście, należały do mojego rodu od wieków. Należą się wam, jako obrońcom ziemi moich przodków. Od tego momentu jesteście bohaterami wioski Silbach. Nie zapominajmy też o wszystkich, którzy polegli, próbując zgładzić bestię. Wznieśmy kielichy za wszystkich dzielnych śmiałków Archolos. Zdrowie pogromców bestii! Musimy powiedzieć wszystkim prawdę o bestii. Może niepotrzebnie ci wspomniałem o moich przemyśleniach. Nie mamy pojęcia, co to mogło być. Nie zaprzątaj sobie tym głowy. Bestia nie żyje. Nawet jeśli kiedykolwiek miałaby się pojawić kolejna, to znamy już jej słabe punkty. Z pewnością sobie poradzimy. Czasy są ciężkie. Dajmy im chociaż chwilkę nacieszyć się spokojem w ich własnych domach. Co się wydarzyło rano? Nie pojawiłeś się na zbiórce i wszyscy uznali, że po prostu przesadziłeś ostatniej nocy z alkoholem.
Lokwar odprawił modły do Adanosa, a my rozdzieliliśmy się i ruszyliśmy do lasu. Masz pomysł, kto mógł próbować mnie uśpić przed polowaniem? Nie chciałem tego wspominać, bo o zmarłych staram się mówić dobrze albo wcale. Ale słyszałem, jak ci dwaj łowcy z gildii kupieckiej szeptali coś o pozbyciu się konkurencji. Domyślasz się teraz, dlaczego wolałem trzymać ich na oku i nie pić z nimi alkoholu. Założę się, że w ostatniej chwili, gdy próbowali uciekać i chować się przed nieuchronną śmiercią, pożałowali, że nie było z nimi jeszcze jednego zdolnego myśliwego. Może powinieneś spróbować zbożowej starki? Słyszałem, że Marta często ją sprzedaje. To z pewnością pomoże ci się odprężyć. Nie ma szans. Słyszałem, że masz pyszną zbożową starkę. Masz szczęście. Akurat została mi ostatnia butelka. W sam raz dla bohatera Silbach. Tylko uważaj, żebyś trafił po niej bezpiecznie do domu. Ej, ty. Co takiego robisz w moim domu? Chciałem porozmawiać o tej bestii. Marvin, daj już temu spokój. Mam ważniejsze sprawy na głowie. Bestia nie żyje. Temat jest zamknięty. Nie zamierzam tego tak zostawić. Zbyt wiele rzeczy tutaj nie pasuje. Stwór, którego upolowaliśmy, nie zgadza się z połową opisów. Bestia grasowała już na długo przed pojawieniem się orków na wyspie. W lesie znalazłem sporo śladów, które wskazują, że doszło tam do czegoś zupełnie innego. Podejrzewam, że to ty miałeś z tym coś wspólnego i dojdę do tego, co wydarzyło się naprawdę. Brawo, chłopcze, brawo. Pozwól, że oszczędzę ci zachodu i powiem ci co nieco o tym całym polowaniu. Masz rację. Cała ta bestia z Archolos to jedna wielka bzdura. A ta kreatura, którą ubiliśmy, miała jedynie wyciszyć całą sytuację. Swoją drogą, kto by pomyślał, że orkowie są w stanie stworzyć takie monstrum? Wykradnięcie im tego opancerzonego stwora nie było większym problemem. Wystarczyło tylko podstawić je w dobrym miejscu i nasłać na niego łowców. Po co to wszystko? Żeby uspokoić mieszkańców w Silbach. Żeby wyciszyć całą sprawę. Po prostu zrobiło się zbyt głośno jak dla mnie. To kto zabijał? Myślałem, że to już wiesz, Marvin. To ja. Polowałem. W pewnym momencie człowiek natrafia na barierę, która nie pozwala mu się dalej rozwinąć. Gdybyś osiągnął to, co ja, to może mógłbyś mnie zrozumieć. Musiałem znaleźć jakiś sposób, by stać się jeszcze lepszym, by znaleźć nowe wyzwania i stawić im czoła. Dlatego zacząłem polować jako bestia. Przy moich zasobach zdobycie dowolnych zwojów przemiany nie było najmniejszym problemem. Początkowo polowałem na zwierzynę. Ale jednego razu napatoczył mi się ten durny strażnik i nie miałem wyboru. Musiałem go zabić. I powiem ci szczerze, spodobało mi się to. Dopiero polowanie na ludzi jako bestia pozwoliło mi naprawdę zrozumieć, co myślą zwierzęta, gdy się z nami mierzą. Wiedziałem, że nie będziesz w stanie zrozumieć, czym jest prawdziwe oddanie, by zgłębić wszystkie tajniki danej sztuki. Jesteś zwykłym ignorantem i idiotą. Przejdźmy do rzeczy. Pokażę ci, jak walczy prawdziwy mistrz. Jesteś szalony. Wiedziałem, że nie będziesz w stanie zrozumieć, czym jest prawdziwe oddanie, by zgłębić wszystkie tajniki danej sztuki. Jesteś zwykłym ignorantem i idiotą. Przejdźmy do rzeczy. Pokażę ci, jak walczy prawdziwy mistrz. Obiecałem, że zabiję bestię i zamierzam dopełnić kontraktu. W tym, co mówisz, jest sporo racji. Cieszę się, że się zgadzamy, chłopcze. Tym bardziej będzie mi szkoda zrobić to, co musi zostać zrobione. Przejdźmy do rzeczy. Pokażę ci, jak walczy prawdziwy mistrz. Obiecałem, że zabiję bestię i zamierzam dopełnić kontraktu.